Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej na Wilczaku w Poznaniu mogli sobie dziś przypomnieć, jak wyglądało życie przed pandemią. Dziś wysłuchali zagranego specjalnie dla nich koncertu na żywo. Zorganizowała go Fundacja Obywatelska Czas Jaszczurów. Natalia Patek. To pierwszy koncert dla podopiecznych domu po wielu tygodniach izolacji. Zauważyliśmy, że te życie nasze wraca pomału do normy. I dzięki takiemu koncertowi to wiemy, że coraz co dzień, co tydzień będzie lepiej. Więc jak na pierwszy koncert jestem zadowolony, bardzo wspaniały, naprawdę wspaniały. Bardzo jest udany był. Naprawdę po tej zimie, po tej chorobie chorobnej, która jest nie, już teraz jest mniejsza, ale no, jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo dziękujemy. W Domu Pomocy Społecznej na poznańskim Wilczaku mieszka ponad 120 podopiecznych. Pandemia sprawiła, że przez ponad rok nie mogli spotykać się z bliskimi. Jeszcze funkcjonujemy w ramach obostrzeń wprowadzonych przez wojewody wielkopolskiego, ale ponieważ większość mieszkańców jest zaszczepiona, mogą korzystać w tej chwili z wyjść, urlopowań, no i zaczynamy organizować imprezy właśnie tego typu na otwartym powietrzu. Muzykowanie było namiastką powrotu do normalności. Wcześniej w tym miejscu koncerty odbywały się regularnie. Kontakt z kimś, kto specjalnie dla nich przyjechał i wykonuje koncert, jest niezwykle ważny. Dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej zagrali poznańscy artyści. Natalia Patyk, Teleskop. Koncertowo spisali się muzycy, którzy wspólnie z Fundacją Czas Jaszczurów zagrali dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. Wspólne muzykowanie było dobrą zabawą i nadzieją na powrót do normalności.